z kilkumiesięcznym poślizgiem, ale w końcu rozpoczęła się budowa węzła transportowego przy ulicy Towarowej. Gdy inwestycja będzie ukończona, mają stamtąd odjeżdżać autobusy zarówno regionalne, jak i dalekobieżne, ale na pewno nie wszystkich przewoźników, bo ten największy, czyli PKS, już zapowiada, że woli obecny dworzec niż ten nowy. Za mało miejsca dla zarówno autobusów, nie ma tam miejsca, żeby odstawić autobusy, tak jak tu widzimy, te autobusy muszą gdzieś stać, nie mogą krążyć po mieście. Z drugiej strony dla naszej obsługi, dla dyżurnej ruchu, dla działu przewozów, po prostu nie przewidziano miejsca, przewidziano miejsce dla urzędników z IM-u. Dla nas niestety tego miejsca jest bardzo mało, tak samo mało miejsca jest dla kierowców. Kolejną rzeczą jest to, że dla pasażerów, i to jest w zasadzie najważniejszy powód, że za mało dojście w tej chwili jest znacznie utrudnione. Dlatego władze PKS-u już wyremontowały strefę kas i poczekalnię, a w planach są również remonty elewacji budynku biurowego, wiatr przystankowych i placu manewrowego. Spółka ma także większe plany dotyczące całego swojego terenu między ulicami Kołłątaja i Wileńską. Władze PKS-u chcą, by ta działka łączyła funkcję dworcową z komercyjną. Tymczasem władze miasta przekonują, że węzeł transportowy to dobre rozwiązanie zarówno dla przewoźników, jak i dla pasażerów. To jest dworzec, a nie baza autobusowa dla jakiejkolwiek firmy, więc musimy to rozdzielić. Węzeł służy temu, żeby wjechać na tę przestrzeń. Tam są kasy biletowe, tam jest informacja, połączyć, skomunikować różnych pasażerów, chcących skorzystać. Komunikacja miejska tam będzie wjeżdżała, taksówki oczywiście tam będą wjeżdżały, samochody, osoby będą wjeżdżały i wszyscy przewoźnicy, którzy będą chcieli skorzystać z kas biletowych i z tego miejsca, czyli zajeżdżają, zabierają pasażerów, dają im szansę kupienia biletu i wyjeżdżają na trasę. Prezydent przekonuje, że władze miasta już wiele razy rozmawiały ze wszystkimi przewoźnikami i wówczas wszyscy deklarowali, że są zainteresowani korzystaniem z węzła. Kolejne rozmowy mają być prowadzone. Zgodnie z planami inwestycja ma być gotowa w 2023 roku.